Schody prawie jak w pancerniku Patiomkinie, jak w Odessie, a to jest oczywiście Lublin i bez wizyty w Zamku Królewskim w Lublinie właściwie spacerowania po Lublinie nie ma. A to wbrew pozorom niby oczywiste miejsce, ale całkiem tajemnicze, bo tam kilka fascynujących rzeczy się znajduje. Zapraszam. Zawsze, kiedy wchodzę w takie miejsca zamkowe, w miejsca, które mają czasami tysiącletnią, czasami dłuższą tradycję, odczuwam takie podniecenie i jednocześnie szacunek do tradycji, do ludzi, którzy to wszystko budowali. A za chwilę o królewskim Lublinie będziemy rozmawiali z panem Andrzejem Frejlichem, który tutaj wszystko wie na temat tego miejsca. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie. Królewski Lublin to jest w ogóle takie hasło, właściwie wytrych do bardzo wielu rzeczy. Jesteśmy w zamku, który jednocześnie jest miejscem kaźni, miejscem chwały, nieprawdopodobnym miejscem również od strony takiej artystycznej i historycznej. Ale tak naprawdę w czym jesteśmy? Bo to jest trochę zamek, a trochę austriacka twierdza dzisiaj. Dzisiaj to jest Muzeum Narodowe z bogatymi zbiorami, z wieloma wystawami czasowymi. W tej chwili na przykład mamy aż 3 nowe wystawy, które pokazujemy jednocześnie. Ale przede wszystkim jest to, tak sięgając głębiej w tradycję, Zamek Królewski, to znaczy jeden z zamków tworzących sieć zamków królewskich. Bo Lublin, przypomnijmy, był miastem królewskim, to jest tak, bardzo ważne. Tak, no, był miastem, które jakby rządziło się samorządem, ale wzgórze zamkowe było domeną króla i tu znajdował się zamek od czasów, właściwie taki pełnowymiarowy zamek od czasów Kazimierza Wielkiego. I proszę Państwa, Kazimierz Wielki to jest też bardzo ważna postać, ponieważ tutaj na terenie zamku znajduje się kaplica, która uznawana jest przez historyków sztuki za jeden z najpiękniejszych, właśnie perłę sztuki związanej z późnym średniowieczem. Nie tylko ze względu na samą konstrukcję kaplicy, która jest dosyć, powiedzmy, typowa, ale przede wszystkim ze względu na to, co jest w środku. I trochę o tym w środku sobie porozmawiamy, ale zanim dojdziemy do kaplicy, proszę jeszcze powiedzieć trochę o historii tych budynków teraz, bo rzeczywiście ten kontekst austriacki, który przywoływałem, to jest bardzo ważny dla tutaj zaboru austriackiego, bo często Austriacy przychodzili na miejsce jako zaborcy, burzyli te stare zamki, burzyli różne miejsca polskie, stawiali w tym miejscu na nowo różne budynki, zamieniając je na przykład w więzienia, twierdze albo jakieś elementy administracji publicznej. Jak było z zamkiem tutaj w Lublinie? No, właściwie historia jest podobna. Tu sprawdza się jakby ten schemat, który pan przywołał. Specyfika lubelskiego zamku polega na tym, że w czasie, kiedy przyszli tu Austriacy, zamku jako takiego już nie było. Były dwa elementy pierwotnego zamku królewskiego, czyli była kaplica i donżon. Reszta to były resztki zabudowy, która ulegała stopniowej destrukcji gdzieś już od połowy XVII wieku. Czyli od najazdów kozackich i szwedzkich, tak dobrze pamiętam? Właściwie Szwedzi, Kozacy, najazd Rakoczego. To są te wydarzenia historyczne, które spowodowały właściwie upadek zamku jako obiektu architektonicznego. Istotnym elementem w tej destrukcji był też fakt przeniesienia stolicy do Warszawy, bo tak naprawdę wcześniej ta rola zamku podtrzymywana była choćby z tego powodu, że Lublin i Zamek Lubelski leżał w połowie drogi między Krakowem a Wilnem. No tak. I tu wszystkie misje dyplomatyczne, przejazdy królewskie w naturalny sposób zatrzymywały się królowie, przemieszkiwali dłużej lub krócej, ale to był stały punkt, w którym zatrzymywał się dwór królewski. Czasami bardzo długo, na przykład synowie królewscy, synowie Kazimierza Jagiellończyka kształcili się w Lublinie pod okiem Jana Długosza. Mieszkali tu wiele lat po prostu. Mieszkali tutaj po prostu, z dala od dworu, od zgiełku dużego miasta, tak aby móc się skupić na tym,
co mieli robić, czyli kształceniu przyszłych władców. A my teraz, proszę Państwa, się odwrócimy. Piotrek tutaj z kamerą pokaże to miejsce, bo właściwie tak naprawdę przede wszystkim przyszliśmy dla tego punktu, dla tego miejsca, dla tej budowli i dla Władysława Jagiełły. Ale o tym opowiemy sobie za chwilę w środku. Zapraszamy. Proszę Państwa, wchodząc do tego miejsca, a jestem tutaj, nie wiem, 15, może 16 raz, zawsze mam takie drżenie, bo jest to rzeczywiście jedna z najpiękniejszych kaplic w Polsce, myślę, że w Europie Zachodniej w takim stylu, jedyna z takim rozmachem przygotowana. Chyba mam rację. Przynajmniej my, Lublinianie i gospodarze tego obiektu, tak uważa. Ale rzeczywiście robi wrażenie niesamowite. Tym bardziej, że to nie jest takie całkiem oczywiste, że te wszystkie fantastyczne malowidła, te wszystkie freski miały się zachować, bo zdaje się, że to wszystko było w międzyczasie zamalowywane, niszczone. Ludzie sobie po drodze nie zdawali sprawy, jak wielką wartość ma to miejsce. Tak. Historia całego zamku jest bardzo skomplikowana. Przede wszystkim 200 ostatnich lat czy więcej to jest siedziba więzienia. I tutaj właśnie w okresie, kiedy na zamku było więzienie, była kaplica więzienna. Freski zostały w całości zatynkowane, zabielone i tak przetrwały aż do samego końca XIX wieku, kiedy Józef Smoliński odkrył je na nowo, zresztą całkiem przypadkowo. Właściwie tak naprawdę to paradoksalnie trochę to pomogło te freski zachować, bo mogłyby zostać skute na przykład do żywej cegły i to było bardzo kłopotliwa sytuacja. Nie mielibyśmy tego pięknego obiektu. No dobrze, to teraz wróćmy do początków. Jak to się stało, że król Jagiełło postanowił właśnie w Lublinie taką fantastyczną kaplicę, która wcześniej została przecież ufundowana przez jednego z jego poprzedników, przez Kazimierza Wielkiego, w taki sposób ozdobić? Czy to było po Grunwaldzie, w Podzięce? Jak to było? Historia nie jest w gruncie rzeczy aż taka prosta, żebyśmy mogli postawić pytanie i na nie odpowiedzieć. Czynników jest bardzo wiele. Jednym z ważniejszych czynników jest jakaś taka polityka władcy, polityka dynastyczna, w której próbował łączyć, mówiąc bardzo oględnie, Zachód ze Wschodem, prawda? Z drugiej strony osobiste predylekcje władcy. Jak wiadomo, wychował się w Wilnie, ale jego matka była księżniczką ruską, wychowaną w tradycji prawosławia, prawda? I w takiej tradycji też wychowała swoje dzieci, przede wszystkim córki, które zostały ochrzczone. Synowie nie mogli być ochrzczeni, bo byli potencjalnymi następcami swojego ojca, który wyznawał religię tą naturalną z naszego punktu czasami widzenia. Czasami nazywamy pogańską. Pogańską, właśnie. Ale wzrastał w takim klimacie, w otoczeniu sztuki, czy generalnie kultury właśnie chrześcijańskiego wschodu. I zapewne takie wychowanie
i obycie spowodowało, że miał jakąś skłonność do tego. Czy to był czynnik pierwszoplanowy, który zadecydował o fundacjach królewskich, czy było inaczej? Na to pytanie chyba jednoznacznie nie odpowiem. Ja sobie zawsze wyobrażałem, że to jest trochę taka jednak kaplica wotywna po tym, jak pokonał Krzyżaków, no bo dla nas Polaków to jest taki bardzo ważny element historyczny, wiadomo. Też pewnie nie jest to takie proste, bo jednak ta kaplica powstała, o ile pamiętam, została ufundowana mówię o tych malowidłach, chyba z 10 lat później, prawda? Tak, została ukończona w 1418 roku. No właśnie. Natomiast... Tylko warto wspomnieć, że jest jedną z wielu, przynajmniej kilku fundacji tego typu, więc nie jest to jedyna kaplica, która otrzymała wystrój w postaci malowideł bizantyńskich czy bizantyńsko-ruskich. Całkiem blisko od nas jest Sandomierz, którym kolegiata również otrzymała taki wystrój, z tym, że w przypadku takiej budowli o dużej skali, jaką jest kolegiata, on się skupia w dzisiejszym prezbiterium kościoła. Powiedzmy jeszcze trochę o tym, jak to się stało, dlaczego akurat Lublin został wybrany, bo to jest rzeczywiście miejsce imponujące z punktu widzenia budowli średniowiecznych. Miejmy świadomość tego, proszę Państwa, że to był no, jednak wielki budynek jak na tamte czasy. Były oczywiście większe, ale bardzo, bardzo znaczący. Czy to właśnie miało związek z tym, o czym rozmawialiśmy, o tej świadomości królewskiej podróżowania po tych ziemiach Kraków, Lublin, Wilno? Właściwie tak nakazywała tradycja i taka była praktyka. Dwór królewski nieustannie wędrował. My znamy pojęcie stolicy, prawda, i Kraków bezsprzecznie był taką stolicą, ale stolica momentalnie, chwilowo była tam, gdzie był król i jego dwór, prawda, a wiadomo, że on się przenosił z miejsca na miejsce i jak wspomnieliśmy na dzielnicu, Lublin był jedną z takich nawet ulubionych rezydencji Władysława Jagieły. Przejdźmy trochę do strony artystycznej. To jest rzeczywiście kaplica absolutnie fantastycznie nawiązująca właśnie do tradycji rusko-bizantyjskiej, czyli dzisiaj z naszej perspektywy właśnie takiej bardziej kijowsko-ukraińskiej, chyba tak można powiedzieć, czy moskiewskiej nie, też? Nie, jak to jest nie, właśnie? Nie. Więc ja bym to odwrócił, nie rusko-bizantyńskiej, tylko bizantyńsko-ruskiej, choćby z tego powodu, że Bizancjum jest no tak, najpierw, wiadomo. A Ruś, szeroko pojęte, to też jest pojęcie bardzo nieprecyzyjne z perspektywy naszej, dzisiaj na to patrząc, prawda, przyjęła tylko tradycję religijną i utrzymywała związki polityczne z rdzennym Bizancjum, prawda. Więc była częścią jakby domeny tego świata bizantyńskiego. Cześć, tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTubie, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a tropiciel to każdy z was!